O kurczaczek, witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie w pierwszym chyba odcinku jakimkolwiek z Eurotracka w moim wykonaniu. Zastanawiałem się, czy w ogóle warto jest gadać i w ogóle, ale pomyślałem sobie, najwyżej mnie tutaj zbychają i w ogóle. Więc dzisiaj w pierwszym odcinku sobie kupimy nową ciężarówkę. Ogólnie to jest moja pierwsza ciężarówka. Wybrałem Volvo z tego względu, że na początku miałem Scanię. Scanię tą pierwszą, chyba nie, trzecią z rzędu. Ale niestety moje konto poszło się rypać z tego względu, że wymyśliłem sobie bawienie się w mody i gra stwierdziła, że nie mogę grać na online, więc tutaj po prostu nie można było otworzyć tego, otworzyć save'u, więc straciłem wszystkie save'y, zacząłem grę od nowa i kupiłem sobie Volvo. Volvo wygrindowałem już do naprawdę długiego poziomu. Już mam prawie 100 godzin w grze i gram praktycznie jednym trackiem. Teraz będzie mój drugi zakup drugiego tracka. Prawdopodobnie kupiłem sobie jeszcze kierowcę, zatrudniłem chyba. Ale wiem, że zainwestuję w Volvo. Przed filmikiem sobie przetestowałem, bo oczywiście na YouTubie nie mogłem znaleźć nic, jakby to powiedzieć, takiego, jakichś filmików, czemu akurat Volvo jest na przykład lepsze od Scanii i w ogóle, bo miałem taki, jakby to powiedzieć, dylemat moralny, co sobie tutaj wziąć i w ogóle. Ale wybrałem Volvo z tego względu, że może będę musiał tankować praktycznie co 5 sekund, jeśli chodzi o duże ładunki i w ogóle, ale dochodzę do wniosku, że wolę sprawdzone niż jakieś po prostu coś, czego nie znam, bo tak jak powiedziałem, Scanię miałem jako taką jedną po prostu, tam chyba trzecią, tak jak powiedziałem, z rzędu, więc sobie po prostu wypróbowałem Scanię, fajna była, to była, tak mówię, trzecia z rzędu, Scania była fajna, ale testowałem tą najlepszą i ona niestety już nie jest, nie wiem, po prostu nie czuję tego samochodu, chciałem powiedzieć, tego tracka. Więc po prostu wybrałem Volvo. Z tego względu, że Volvo jest moim zdaniem najmocniejsze. Słyszycie pewnie pociąg, bo jak zwykle zapomniałem zamknąć okna. Więc słyszycie pewnie pociąg, ale cóż, stuningujemy to na maksa. Środki chyba mam wystarczające, tak, zastosuj gorillas.pl. Nazwa Semper Fields, czyli to, gdybyście nie wiedzieli, to jest moja ekipa z Battlefielda, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Już mniej gramy w Battlefielda, ale no dalej jednak zostaję przy swoim, więc tak, tutaj sobie jeszcze się pobawię. To zostawię. Tutaj sobie jakiś dżu. Nie kupiłem żadnych dodatków kabinowych, bo na razie nie stwierdziłem, że warto. Prawdopodobnie po tym filmiku zastanowię się nad tym, czy nie kupić sobie dodatku kabinowego i zrobię drugi filmik z dodatkiem kabinowym i coś pojedziemy, czy coś i będzie. Tutaj sobie widzę. No, wszystko najlepsze, jakieś światełka, o. Lightningi, bójki, tutaj dam
Dwójki. Damy dwójki. Tutaj powinno, ale nie wiem. Okej, o, jest. Lightning. Dlaczego nie ma? Lightning. Jest lightning. Dwójki, fajnie. Ja mogę sobie jeszcze to. No to jest fajne. No ja to potrzebuję głównie dlatego, że ja się dopiero uczę grać w Euro Trucka. Więc mi się to przydaje, jeżeli uderzam cokolwiek i po prostu wolę, żeby to po prostu jakoś niwelowało efekt uderzenia. Dobra, damy sobie takie oponki. Tu. O, jednak. Dobra, jednak będzie. Tutaj sobie mogę coś dodać. O, mogę. Dobra, tutaj wstawię felgi na te. Nie wiem dlaczego nawet dużej różnicy powiem, że nie ma. Wstawię stokowe. Dobra, będą inne. Najwyżej. Dobra, tutaj jest. Tutaj mogę coś zmienić. Dobra, zmienił to. Dobra, dam sobie to. Wygląda nawet fajnie. I oczywiście światełka. Kiedy? Kiedy? A moim zdaniem fajnie to wygląda, więc dlatego. Ej, ej, gro. No dobra. Mówię? No powiem szczerze, to trochę dziwnie wygląda z mojej perspektywy, ale to są moje fochy, więc wy możecie sobie inaczej zrobić i w ogóle. Okej. Okay. Nie, to będzie już kozackie, to będzie już takie trochę przegięte. Dobra, najlepsze, chociaż tu to. Dużo widzę cienia. Tutaj nie mogę chyba nic. O. Tutaj nie mogę. Nie mogę? O, widzę, że. Boczne. No, takie trochę dziwne. Ale okej. Okay. Tutaj sobie opony tylko zmienię. Tutaj to jest to. Tak jak mówię, kupię sobie chyba dodatek ten zwykły, ten kabinowy. Tego nie jestem. Dobra, to potwierdź. A chyba tyle, nie? W tym temacie. Wiem, że to wygląda dziwnie, ale to jest taka na szybko prowizorka. Tutaj naszego Volvo damy do Krakowa. O, fajnie. Dobra, tutaj oczywiście używam promoców. Tutaj kolega mnie namówił, który gra w Eurotrucka Goryl. Kup wszystkie dodatki, a ja mówię spoko i potem na koncie nie ma nic, więc. Więc no, niestety tak to jest. No, nawet fajnie się prezentuje. Od razu wiecie co, dziabnę się do Krakowa. Z tego względu, że na promocjach, nie wiem dlaczego, ale jak jestem we Wrocławiu, to leży zarządzaj garażami. Jak jestem we Wrocławiu, to po prostu. O kurwa, 40 tysięcy? Serio? Mapa? Podróż. Dobra, podróż. Prawdopodobnie zrobię sobie tak, że zrobimy kolejnego pracownika. Na dzień dzisiejszy damy mu moją Wolwinkę, kochaną. Czekajcie, tutaj jest. Agencja Pracy. Kraków. Kierowcę. No dobra. Wiecie co? No dobra.
Pracownik, kierowca, Kraków. Dobra, będziesz jeździł przez chwilę moją Volvo. Mogę sobie kupić garaż. Zakup garaż. Dobra, mogę. Ale za to sobie zrobię jakiś pierwszy ten. Pierwszy zlecenie z Krakowa. 7 tysięcy. Na pewno to będzie chyba w przyszłym odcinku albo coś, bo. Fajny ten, podzieliłbym to najwyżej na odcinki, tak po 20-30 minut bym podzielił i jechali, tak myślę. Też nie wiem, może coś tutaj będzie. Bliżej i taniej. O, jest. Okej. Okay. Biorę to. No fajnie się prezentuje ten track. What? Valle? Nie. Dobra. Dobra, jedziemy. O! Valle! I dlatego właśnie lubię Volvo, bo to jest taki trochę... taka trochę track dla noobów, bo on wybacza wiele, można powiedzieć. Ja, że jestem noobem dopiero... Robię. Wyrobię, wow! Nie o tym mówię. Dlaczego Volvo jest zajebisty? Zajebisty ma skręt. Dobra, enter. Oczywiście, na razie mi się, wszystko mi się. Fajnie mi się jeździ tu Volviakiem. Fajnie wygląda i w ogóle. Jedziemy. Ja sobie włączę. Fajnie mi ten typ, jakim się jeździ. Jak z czegoś nie rozwalę, to będę. No dawaj chłopie. To będę w topku urodzony. Na razie jest 12 minut filmu, a ja praktycznie nic nie zrobiłem. Dużo nie zmodyfikowałem tej wnętrza, bo na razie nie potrzebuję, ale jak sobie zainstaluję dodatek, to myślę, że będzie. Czy ja jeżdżę na stokowy, czy wydaje trochę jak nie wiem, stokowy. Ale mogę mieć tylko takie wrażenie. Najwyżej sobie na miejscu sprawdzę, czy naprawdę spersonalizowałem sobie dobrze spersonalizowałem sobie dobrze Juju. Fajna kabina, bardzo, bardzo fajnie, zajebiście wygląda. Tutaj widzę, że mam napełnione, więc sobie jadę. No rozpędza się jak się rozpędza, ale... ale fajnie mi się jeździ, nie powiem, że nie. Naprawdę. Jeżeli pytacie się, czy... miałem okazję grać na promocach. O kurde, wyrąbię! Wyrąbałem! Wiedziałem, że to się stanie. Jeśli pytacie, czy miałem okazję na promocach grać na multi, to nie. Bo się boję o wydajność, powiem szczerze. Też nie miałem z kim za bardzo. Moi widzowie, jak streamuję, za bardzo nie mieli promocja z tego względu, że nie było tego, nie mieli wszystkich dodatków, więc powiem szczerze, że za bardzo nie miałem z kim pograć, bo niestety ze swojej widowni to jako jedyny mam wszystkie dodatki i tutaj mogę sobie pomyśleć o
właśnie o promocie. Ale fajnie ten promoc wygląda. Ja cały czas na streamach mówię, że po prostu wygląda zajebiście. Ja sobie tak jak mówię, potem sprawdzę, czy wszystko zakupiłem, bo mam takie jakby głupie wrażenie, że nie. Ale to może moje tam jakieś odczucie dziwne. Naprawdę nie żałuję, że kupiłem wszystkie dodatki. Bałem się trochę grać w Euro Trucka z tego względu, że to nie jest gra dla każdego i po prostu bałem się tego, że kupię wszystkie dodatki na dzień dobry i nie będę w to grał. Po prostu nie lubię czegoś takiego, że wydaję nie wiadomo ile na grę i po prostu odstawiam tą grę, bo wydaje na streamach się nudna, czy na YouTubie wydaje, znaczy wydaje się fajna, przepraszam, na streamach, na YouTubie i w ogóle. A ogólnie gra, jak zaczniesz grę, to okaże się nudna, więc najlepiej sobie spróbować demówkę, chociaż ja tego nie zrobiłem. Więc tutaj takie dżu dla mnie. Taka informacja, że ja mówię wszystkim, żeby testowali sobie, przetestowali moi widzowie, żeby sobie przetestowali demówkę i wtedy zdecydowali, czy jednak chcą. Ponieważ na streamie oglądanie danej gry no, nie jest takie samo, jakby się w tą grę grało, więc najfajniej sobie spróbować. Ja przetestujemy właśnie przetestujemy jak bug tej naszej ciężarówki, bo bug mojego traka właśnie tego pierwszego, którego kupiłem na tym koncie. Ej stary, jak ty jeździsz, ziomek? To niestety, ale był po prostu beznadziejny. Wadą tego jest to tamtego Volvo, że no niestety no niestety bardzo szybko jeździ, ale no niestety jest bardzo paliwożerne i jeżeli rozpędzam się na przykład na singlu do maksymalnej prędkości, to niestety, ale po dłuższej chwili tyle mam z tej jazdy, że to szok, więc dlatego muszę co 5 sekund marnuję czasu na tankowanie, więc dlatego, no stary, serio mi to robisz? Wiesz co, zanim ta Skoda się rozpędzi, chociaż ona się rozpędza widzę szybciej od mojego Volvo. No po prostu i kolejne światła. Wiesz co, ja sobie przejadę tutaj. O. Też nie zauważyłem GPS-u. Jak zwykle bym przestrzelił. Dobra. Nie wiem, no na razie jest fajnie. Zobaczymy jak to się będzie rozpędzało. Rozpędza się to. Podobno Volvo jest najmocniejszą ciężarówką w grze, z tego co słyszałem na YouTubie. Nie wiem jak jest, bo skanie to testowałem, ale no niestety ta prędkość 130 mnie nie satysfakcjonuje po prostu, więc dlatego po prostu sobie wziąłem troszkę mocniejszą gablotę. Widzę, że już bug zaczyna. Bakowi zaczyna doskwierać, tutaj brak paliwa powoli. Ale pytanie jest takie, czy dojedziemy przez te 400 km nie będę musiał ani razu tankować. To jest w ogóle ciekawe. I kolejne to, że mam problem z tym, że nie mam muzyki w tle, ponieważ YouTube by stwierdził, że hej goryl, wie policja. A przebije się.
Fuck the system. Dobra. Serio. Serio. Kurwa, serio, gory. No ja pierdolę. No coś czułem, że się nie przebiję. Dlatego, tak jak mówię, 100 godzin, a jeszcze za bardzo nie ogarniam. Nie ogarniam po prostu tego, czy się jeszcze, czy nie. Więc zastanawiam się, ile będzie trwało, zanim nauczę się, żeby na spokojnie, tak, tu szareczki, na spokojnie, bez nerwów. Ja niestety jestem, mój problem jest taki, że ja jestem harpaganem i niestety, ale w Eurotracku, czy nawet w grach, nie wiem, nawet w Forzie Horizon, którą też bardzo często lubię grać, no niestety, ale właśnie takie bycie harpaganem to zła rzecz. O, już przejeżdżamy na granicę, więc jest plus, ale oczywiście mamy zawali drogę. Weź byś jechał szybciej, chłopie, wiesz? Wiesz jak to wygląda, jak cię ciężarówka przegania? Jakby tam była laska, to by skoczyłaby z twojego auta, przeszła nam do mojej ciężarówki i by ze mną jechała, a nie z tobą, bo jak widzi, jak ty jeździsz, ziomeczku, o sowiecki czołg, oczywiście, T85 pewnie, jakby widziała, jak ty jeździsz wolno, to mogłyby te auta szybciej jeździć. Właśnie to jest pytanie, czy nie będę musiał przy mojej harpaganowej jeździe, czy nie będę musiał, wiecie, dżu tankować? Bo ciekawe, no niestety jesteśmy na Słowacji. Wiesz co, ja nie mam czasu za bardzo, nie chce mi się czekać. Nie chce mi się czekać. To udało się. I jedziemy po prostu. Ja po prostu, ja nie niestety lubię bardzo szybką jazdę. Wiem, że Eurotragi w ogóle. Ale szczerze mam to w nosie. Ja chcę sobie dżu pojeździć. Więc jedziemy. Dobrze, że przynajmniej autostradę mają na Słowacji. No, ale polsko. Dobrze, że go nie zrobiłem na nisko. Dobrze, że się go na nisko nie da zrobić. Przekręcaj! Przekręcaj! Jezu, dlaczego ja się tak boję, nie? Ekscytuję się tym, jakby nie wiadomo, co było. Dobra, chłopie, jedź tym złomem. Powiem tak, jedź tym złomem. Tylko nie we mnie, chłopie, nie we mnie. Na razie fajnie mi się jeździ tym trakiem. Przejechałem już 272 km ładnie. Czyli praktycznie zaraz będziemy, jakieś, nie wiem, 10 minut powinniśmy być na miejscu. Jeszcze nie tankowałem, więc jestem z siebie zadowolony. Najbardziej czego się boję, to bycia paliwożernym. Trochę tym trackiem pojeżdżę na streamach. U mnie streamy trwają gdzieś, szczególnie z Eurotracka, są bardzo nudne, ale nie z tego powodu, że ja jestem nudny, a może i też jestem nudny, ale że po prostu ta gra jest po prostu monotonna. Jak gram, jak streamuję ją po prostu, powiedzmy, nie wiem, 3-4 godziny, ludzie już zasypiają mnie, ale ja się trochę nie dziwię. Bo szczerze mówiąc, jak ja bym miał oglądać tą grę 3-4 godziny, miałbym siedzieć u kogoś 3-4 godziny. Wiecie co, walić te światła? To jest tylko gra. Ej, Ford Focus! Ej, zawali droga! Ja nie lubię takich ludzi. Dobrze, że nie mam prawka. No jak jeździsz, no, penisie! Proszę. No ja niestety goryl ze mnie nie wyjdzie. On jedzie 5 na godzinę po prostu, ziomek.
Ja bym takim autem tutaj ze stówą, jechał, nie? A gościu sobie, jedzie 5 na godzinę po prostu. Więc... No serio, jak widzicie, ja jestem mega niecierpliwy. Ja widzę gościa w aucie, które ma, nie wiem, 115 koni, nawet nie wiem, 100 ileś, a jedzie 5 minut, też na pasie do wyprzedzania, no to jest w ogóle dziwne, nie? Weźcie, jedźcie, policji nie ma, co się boicie, no? Jak was nikt nie przyjmie, bo jesteście botami. No dawaj, jedź tym fokusem, no. Ty belgijski, no dawaj, no. Ja pierdolę, baba za kierownicą. No, nigdy nie kupię na pewno. Nie, Renault, dzisiaj na streamie w Sforzy pomyliłem chyba Peugeota z Renault. Ja zacząłem gadać, że to jest Renault Clio, a to był Peugeot 205, nie? Ja myślę, że ja się normalnie... No i jeszcze autobus. No ja pierdolę, autobus, serio. Człowieku, przecież ty będziesz zawali drogą. No ja nie mogę, dlatego. No ja nie mogę, wiecie co, ja zaraz normalnie chyba... A ten jeszcze będzie go przepuszczał. No ludzie, no. No jedźcie, żeż. Wiecie co, ja to mam w nosie. A ja to mam po prostu głęboko w nosie. Nie będę marnował czasu na jakiś autobus. To jeszcze... No właśnie, jak jeździsz? Dzięki, że mi chociaż miejsce robisz. Dobra, wezmę tego, jeszcze przegonię, bo on się wlecze, a ja nie mam czasu za bardzo. Chłopie, jak ty jeździsz, nie? No wiem, to jest Eurotrack, a nie Need for Speed, ale szczerze mam to w nosie, nie? Zaraz mi ktoś pewnie wyskoczy na tym, dobra. Jadę jak typowy Polak z Małopolski. Dobra, wiesz co, w nosie mam ciebie, dobranoc. Wiesz co, w nosie mam ciebie, wyprzedzam, papa! Było miło. Fajnie, że mi to pokazuje przebieg, nie? Przynajmniej sobie mogę. Ale fajny, naprawdę wygodny jestem. Jest ten track. O, ja pierdziu, ja to szaleję, nie? Tym trackiem. O nie! O kurwa! Wiedziałem, że się rozpierdolę. Ledwo kupiłem ciężarówkę, a już ją rozpierdolę. To jestem ja. No dawaj, no podjeżdżaj z łąku. To moglibyście... Zobaczę se, czy... O Jezu, dobrze, że już jestem na miejscu, nie? Ja coś czułem, że ja rozwalę tą ciężarówkę. A dobra, czerwone. No sprawdzajcie szybciej. Jezu, ja więcej czasu marnuję na tych... O, dziękuję. 11% uszkodzenia. No po prostu lepszego filmiku z Eurotracka nie ma. Co, ja jestem na Ukrainie? Jaki na Ukrainie ja jestem? Na Ukrainie nie jestem. Ja jestem na Ukrainie. O Jezu, znowu. Chłopieki, ile tych przejść? Nie chce mi się po prostu... O Jezu, tylko teraz... ja jestem genius. No dawaj, no. No 2 godziny będziesz sprawdzać, no. No 2 godziny. Ja pierdolę, ja chcę dojechać, nie? Dzięki. Ja już uszkodziłem... 15% swojej nowej gabloty. Jezus, ja to jestem genius. No serio, jestem na Ukrainie. Zajebiście. Nie są te Ukrainki. Jakieś laski wydali. Fajnie było, jakby była aktualizacja do Eurotracka, dodająca takie kobiety, które są na poboczu i można je wziąć na tego, tutaj na siedzą. Ciekawe. Fajne by było.
I jeszcze jakby na przykład było coś takiego, dobra, nieważne, zmieńmy temat. Jestem już na miejscu chyba. Rozwaliłem ciężarówkę 13%, rozdupiłem ciężarówkę. Ale żyję, nie. Ja pierdzielę, ale zadupię. Gorsze od mojego miasta, nie? Ja myślałem, że od mojego miasta nie ma większego zadupia. No ale widać jest. O Jezus. Moje, mam takie wrażenie, jakbym prowadził okręt. O kurde, przechyla się! Przechyla się! Urzechorad! Urzechorad, no. Nie wiem. O Jezus, znowu zawali droga. Ziomek! Ziomek, ale ty się... A dobra, to jeszcze nie... Nie, jeszcze się na ciebie dar nie będę. Dobra, nic nie mówiłem, jesteś spoko. Jezus, czuję się jakby do Czarnobyla jechał, nie. Czarnobyl. A ten se macha cały czas tu po... Kupię, bo ci zaraz głowa odpadnie, nie. To będzie, dobra, 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 zwalniam. Zwalniam, gro. Kolejna granica posrałowa. Czy ta Ukraina jest taka mała? Serio, ta Ukraina jest taka mała. Czy po prostu ja jestem... Chyba serio. Ja pierdolę. 14% rozjebałem system. Dobra, jestem już na miejscu, ale więcej czasu marnuję. Cicho! No sprawdzajcie szybciej. Jezu, gdzie ja jestem w ogóle? Na jakimś zadupiu Europy. Dawaj! Wszystko jest zajebiście. No to chłopy, po co mi sprawdzacie, jak wszystko jest zajebiście? Jezu, i kolejna. Ja pierdolę. Jak w tym, jak... Dobra, tutaj chyba już mogę mieć wyjebane, nie? Węgry? Będzie. Nie, nie mogę. Ła. Jezus Maria. I teraz nie uderz gory. Pięknie, jestem geniusem. Nie rozwaliłem ciężarówki. No dawaj, chłopie, no. Dziękuję. W nosie mam, że 20 na godzinę. 20 na godzinę te cioty tędy jeżdżą. Nie. No wiem, że Węgry. Ja pierdzielę. Lubię Węgry. Szczególnie taką jedną miejscowość, Hajdúszlovostó. Zawsze pamiętam, na paseniki jeździłem. Dawaj, no jesteśmy już na miejscu, chłopie. Ile można? Będę 2 godziny parkował przecież. Jezus, ale to się rozkręca. Rozkręca się jak... Jak dupa się rozkręca. Szybciej! Zaraz sobie sprawdzę, czy ja zainstalowałem silnik lepszy. No dobra, jadę trakiem. Jakieś warsze mane. Ja pierdolę, jaka trudna nazwa. Ty, serio? Do supermarketu pojebało was parkowaniem. Dobra, jestem. Dobra, pierdolniemy za 90. Pierdoliło ich, nie? Chyba zdrowo, chyba popierdoliło, ale dobra. Ale fajny track, nie powiem. Dobra, jak się nie rozjebie, to będzie święto narodowe. To zrobię. Chyba, ale tutaj będę... Ale tutaj będę kombinował, nie? Zaraz zobaczycie, jak ja zajebiście parkuję. Au! Nie. A nie. Panie, ale ty nie skręcaj na słup. Ja 2 godziny, to ja będę parkował, nie? Czuję się jak blondynka. Już blondynki lepiej parkują niż ja pewnie. I rami. O! Pierdolni. Dobra. Ładuj skurczysynka, jak kapitan bomba. Jestem hardcorem. Jestem hardcorem. O kurwa,
tak będzie lepiej. Sorry, ale moje parkowanie przejdzie do historii parkowania. No i tak trzeba było, a nie pierdolić jak ja. Dobra, dobra. Teraz jak nie trafię, to jestem... No, kurwa nie trafię. No ja pierdolę. To na chama, ale... O ja pierdolę. Dobra, teraz 2 godziny parkował, ale... Dawaj, tygrysie. O tak. O tak. A, pierdolne, ale super. Stary, czemu ty nie skręcasz, kobieto? Ja już 20 minut parkuję, nie? Ops, rozjebałem ciężarówkę. Serio? Ja to, ej, to są jakieś jajca, nie? Definitywnie. O, i teraz będzie prosto, kory, ja mam. Oj, pięknie. Jej! Rozjebałem ciężarówkę i towar. Jej. Jazda, bitches. Dobra. Dobra, człowieki i małpy, to był odcinek z serii Jak nie grać w Eurotrucka. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Pewnie nikt nie obejrzał do tego momentu. Fajnie przynajmniej zobaczyliście, jak beznadziejnie gram w tą grę. Więc trzymajcie się, miłego weekendu, bo to nagrywam w sobotę, godzina 20:54, więc do zobaczenia w przyszłości. Myślę, że jak będziecie chcieli, to będzie więcej odcinków z Eurotrucka. Jakieś dłuższe trasy podzielone po prostu na segmenty, jeżeli będziecie chcieli. Ja kończę, bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!